5 gramów dla każdego zawodnika Prime przynajmniej raz w tygodniu. To taki już nie jest? A fazyci mają prostaty i ponoć jest im jeszcze przyjemniej, to dlaczego by tego nie spróbować? Jestem tak zwany seksoholik! To mnie jest, no. Tak. Cześć stary, ja nazywam się Mikołaj Pituk, ze mną jest Paramaxil. Cześć Mikołaj. No byłeś najpopularniejszym, jednym z najpopularniejszych polskich streamerów, tak? Nie, powiedzmy bardziej byłem, no w tym momencie to już upadła gwiazda, która próbuje wrócić do gwiazdozbioru po 3 latach na banicji. Byłeś trochę taką Kim Kardashian, bo też wyszedłeś, wybiłeś się na erotycznym filmie ze starszym mężczyzną, starszym od siebie. Potwierdzasz to, że jesteś taką polską... Ile masz lat? Ile ja mam lat? Też możesz się wybić na erotycznym filmie ze starszym mężczyzną. Nie, no nie gustuję w starszych mężczyznach. Nie no, git. Ja gustuję... Mogę zapytać szczerze, mogę zapytać czemu? Dlaczego? Dobra, jasna sprawa. Pewnie już robiłeś wiele takich wytłumaczeń, ale dlaczego? Muszę przemielić, bo jestem strasznie głodny, a wtedy mam problem z formowaniem myśli w słowa. Jasne, spokojnie. W skrócie, ja jestem osobą bardzo ciekawską. To zaraz będę ci groził dopiero. Spokojnie. No, ja jestem spokojny. Zaraz się wytłumaczę logiki betonu. Logika jest taka. Skoro kobiety nie mają prostaty, a jest im przyjemnie od seksu analnego, a fazyci mają prostaty i ponoć jest im jeszcze przyjemniej, to dlaczego by tego nie spróbować? Czyli to on ciebie jakby ten... Tak, no nie, no bo w drugą stronę mnie to kompletnie nie interesuje, bo dla mnie atrakcyjne są tylko i wyłącznie kobiety. Nie? Jak było? Ale robiłeś to na trzeźwo? Nie. To w sumie chyba dobrze. Nie odważyłbym się, nie wiem, czy to w sumie chyba dobrze, to brzmi troszeczkę homofobicznie z swojej strony. W sumie cały dziś do tego, co ja sobie robię i nikomu tym nie krzywdzę, nie? Czy w sumie nie, no, dobrze? Ja po prostu... nie stawiam tego po złej i dobrej stronie, ja chcę poznać twoją opinię. No, ja ci powiem, no bo właśnie powiedziałeś, że w sumie chyba dobrze, że nie robiłem tego na trzeźwo. Dlaczego tak powiedziałeś? No, bo miałeś jeszcze spotęgowane doznania poprzez używki. No teraz płynnie wybrnąłeś, no ale już się dupka zaczęła palić. No. Nie, w żadnym wypadku. Dobra. To ty... Ale już widzę jakiego rodzaju to jest sekundy, taki zaczepno... Nie, jakby zaraz przejdziemy do polityki, także jakby to tutaj po prostu wpisałem sobie w Paramaxil co zrobił i wyskoczyło mi, że wypłynął na erotycznym filmie ze starszym... mężczyzną. Taka, że... Plus jeszcze tam coś o streamach. Dobra, no to mogę ci przytoczyć lepiej, jak to wyglądało. No tak w granicach top 10 przez ostatnie pół roku streamowałem na Twitchu. Później ban, rok melanżu, Boxer zadzwonił i powiedział, słuchaj, wiem, że masz lipę, no i zaproponował, powiedział, ogarniemy i o dziwo, w tym przypadku ogarnął, Ale co ogarnął? No ogarnął wlotkę do fejmu, miałem dwie walki w fejmie, wariacie, no i po 3 latach, teraz w grudniu ubiegłego roku mnie odbanowali w końcu, no i wracam poniekąd do... No muszę to budować trochę od zera. Część widowni zostało, no ale muszę zaskarbić sobie jakoś tę nową widownię. No i planuję znowu się temu poświęcić w pełni. Dopiero to rozkręcam, ale jestem... Czyli twoja pozycja negocjacyjna przy Prime była niska, tak? Startowałeś z niskiego pułapu. Była lepsza niż przy Fejmie, bo przy Fejmie byłem, nic nie robiłem. Moją kartą przetargową było to, że podpisuję kontrakt 2 tygodnie wcześniej, a 3 razy im wcześniej odmówiłem, bo nie chciałem. Tak to wygląda w przypadku Fejmu, no a tutaj już zacząłem z powrotem streamować, więc miałem troszeczkę lepszą kartę przetargową. No i na troszeczkę więcej mogę sobie pozwolić w negocjacjach. No. Dobra, a chciałbyś powtórzyć to jeszcze kiedyś z jakimś panem, chłopcem starszym, młodszym? Powtarzałem to niejednokrotnie. Mój body count w obydwu płciach jest większy pewnie niż całej twojej rodziny 3 pokolenia wstecz. Być może. No tak zakrawam, no. Jestem tak zwany seksoholik, ja się kojarzysz, to jest taki numer, to o mnie jest, no. Tak. Co dzisiaj tam będzie, jadł kebabika? Nie, no talerzyk z Arkiem wlatuje standardowo. Kumple? Nie, no Arek jest w porządku, jak usłyszał wprawdzie... Jak usłyszał talerzyk, Paramaxil, to... Jak wprawdzie usłyszał aferze, to zrobił wielkie oczy. Ale no, nie mogę z tego słowa powiedzieć. Dochodzimy do tej polityki, bo nasi 65-letni widzowie tego pragną od nas. Dobra, spoko. To jest mój konik. Tak, to jest twój konik. Dobrze, no to zapytam cię o twój konik. Polityka Tuska obecna. Te 100 dni, które minęło już parę tygodni temu. Te 100 obietnic w 100 dni. 100 postulatów. Tak. 100 postulatów. Konkretów. No, 100 konkretów. Konkretów. To jest słowo klucz szukaliśmy. W cudzysłowie. Ja lubię sobie robić takie podsumowanie danego rządu, jak kandydatura zbliża się do końca. No ale z tego, co słyszałem, to no nie wyszło to chyba powyżej 30, nie?
Tak, no jakby chyba jest 15 było może. No więc raczej krucho, tak, no i nie zapowiada się, żeby do tego doszło, bo to chyba już końcówka, tak? Nie, no już się skończyły te już dawno, już 100 dni. Tak, już dawno. Sorry, miałem mega zakręcenie, więc taki... No teraz masz walki, a nie politykę. No tak, nie, tak. To jest niska kompromitacja. Tak, no dobra, w pozo. Systemowo dopuszczamy do tego, żeby można było tak bardzo... Żeby mogło dojść do takiej poligamii, to jest... Że jedna struktura... Koalicja. Stary. Kurwa, no dogadajmy. Ja o niebie, ty o chlebie. Dobra, nie? To posłucham cię w końcu. No, że jedna partia jest, że jedna partia może rządzić tak wręcz dyktatorsko, tak jak rządził PiS. Tylko, no już abstrahując od tego, że powinno być jakieś zabezpieczenia już... konstytucyjne, które powinny im no nie pozwalać doprowadzać do takich rzeczy jak upolitycznianie sądów czy inne rzeczy, a nie wiem w ogóle... O Ziobro, dobra, no wiem, widzę się... Przysięgam się, jestem tak zmęczony, zazwyczaj jak zobaczysz jakikolwiek wywiad ze mną, to jestem w stanie konstruować myśli w słowa. Okay. No, ale widzę, że jest ciężko. Stary o kotlecie schabowym albo o czymkolwiek innym w tym momencie. Gubię wątki nazwyczaj. To jeszcze 2-3 pytania, już dobra. Tak. Oddech. No i mamy to. Ziobro, powinieneś do sądu. Ziobro, ty... Co? Powinieneś do sądu, Boże, do więzienia. No chory jest chyba, to nie może iść do sądu. Z tego co do więzienia. Do więzienia. Za Pegasusy, za prześladowanie... Wymiar sprawiedliwości. Za prześladowanie stonogi. Generalnie rzecz biorąc, no tak. Okay. Krótko, mogę powiedzieć tak? No tak? Tak, dobra, drugie pytanie. Ja nie jestem sędzią, ale uważam, że... Legalizacja związków homoseksualnych LGBT. Adopcja dzieci i śluby? To jest to, czego byś chciał od Polski i Polaków? Od naszej mentalności? Ja uważam, że śluby spoko, ale adopcja dzieci to trudny temat bardzo i taki wielowątkowy. I czy... No nie jestem absolutnie przeciwny. Uważam, że no, w niejednej parze męsko-męskiej dziecko mogłoby mieć lepiej aniżeli w domu dziecka, nie? Legalizacja narkotyków to jest to, co powinno spotkać Polskę i Polaków, przynajmniej marihuany, a później... Na przykład tego, co masz na koszulce? No grzyby to priorytetowo, bo uważam, że wszystkie psychodeliki to są no, najmniej szkodliwe substancje dla człowieka, jakie można tak naprawdę zażyć i najmniej uzależniające. To pierwsza sprawa. Mógłbyś je nawet polecić komuś? Ja akurat generalnie tu chodzi o suplementy diety Mashup, to suplówka jeżowata i kordyceps, czyli maszucznik bojowy. Nie, bo wychodzę tu z postulatem, że tak, 5 gramów dronów dla każdego zawodnika Prime przynajmniej raz w tygodniu. Może tak być? To by było, tak by, to by oddało ich potrzeby? A to tak już nie jest? Ja jeszcze... Nie. W sumie dobra, o czym ja mówię. Powiem tak, Prime, z mojej najlepszej wiedzy, Prime nikomu czegoś takiego nie dostarcza, ale patrzę co po niektórych, to 5 to jest minimum. A jeśli chodzi o używki, no cóż, wolałbym, żeby ludzie... albo inaczej. No jest takie bardzo popularne badanie a propos szkodliwości używek dla użytkownika i dla otoczenia. No alkohol jest w topce. No, zależy jak to jest analizowane. Każdy obrońca narkotyków mówi o alkoholu. No cóż, no każdy alkus atakuje narkotyki. No umówmy się, że... A może trzeba być trzeźwym, kurwa. Umówmy się... Nie no, trzeźwość jest bardzo fajna, ale uważam, że wszystko jest dla ludzi, tylko dawka czyni truciznę. A no, ktoś kiedyś mądry powiedział, że gdyby alkohol teraz wynaleźli, to byłby nielegalny. Ja się z tym totalnie zgadzam. W moim mniemaniu stymulanty, które są tak bardzo rozpopularyzowane, mniej szkodzą niż alkohol, benzodiazepiny czy inne gówno, które... Nie, no benzo byś tak dał bez recepty komuś? No, nie, no, mówię, że nie. No ja nigdy w życiu nie próbowałem benzo. Stronie teraz od alkoholu. Tak naprawdę ze świecą szukać dnia, w którym ja bym się napił alkoholu i tak samo opio. No, wymień wszystkie używki, które twoim zdaniem powinny być w miarę legalne w Polsce. Ja może wymienię te, które powinny być nielegalne, bo ja jestem raczej za tym, że jeżeli ktoś chce sobie szkodzić, to niech sobie szkodzi. Uważam, że większość tych depresantów typu opioidy, benzodiazepiny i alkohol powinny być nielegalne. Alkohol? Tak. Nie, no dla Polaków alkohol to jest religia. No dobra. No nie, tak, dlatego jest alkohol. Legalny. No niechaj, dobrze, bo z tego wróćmy. Benzo, opio, na tym bym skończył. Heroina? Heroina to opioid. A, okej, okay, dobra. No jak aż tak nie siedzę w tym temacie, więc jest dobra. To ci nie zatrzymaj, idź na obiadek. Wszystkiego dobrego. Dobra, dzięki.